prawa ręka Dragona, brat Luffy'ego oraz użytkownik Logi Ognia, jedna z najbardziej popularnych postaci w serii, czyli Sabo. Były arystokrata, który pragnął za dziecka wypłynąć w morze. Ja jestem Kapelusznik, a moim dzisiejszym zadaniem jest przybliżyć wam jego postać. Zatem zaczynamy! Klasycznie już dla tego typu filmów rozpoczniemy od tego, co Sabo potrafi w walce oraz określimy jego potencjał, plus omówimy inne umiejętności. Najpierw porozmawiajmy o haki, a wiele wskazuje na to, że ma on je bardzo mocno rozwinięte. Przede wszystkim podkreślmy jego przepotężne zbrojenie, dzięki któremu rozbił maskę jednego z wiceadmirałów i wyeliminował go w zasadzie jednym ciosem. Zniszczył też podłogę podczas Battle Royale w Koloseum i zbroję Gizesa Burgessa. Możliwe, że ma opanowane właśnie zaawansowane zbrojenie, gdyż podczas niszczenia podłogi na arenie uderzył ją dosyć lekko, a zniszczenia były ogromne. Dla mnie to wyraźnie wskazuje na puszczenie niewidzialnej fali, której to Luffy uczył się używać podczas treningu w Udon. Co do haki obserwacji, to Sabo i inne postacie były w stanie normalnie trafiać, lecz byle strzał go też nie trafiał. Po prostu obserwacja stoi u niego na przyzwoitym poziomie. Podkreślmy jednakże technikę smoczego pazura, odwołująca się ona wprost do smoka, czyli do ojca Luffy'ego. A smoki w One Piece to dosyć często przewijający się wątek lub motyw. Jestem naprawdę ciekaw, do czego to wszystko doprowadzi. Pamiętajmy również, że Sabo od małego był trenowany przez rewolucjonistów, w tym samego Dragona. Już na Dressrosie był bardzo silny, gdyż przed zjedzeniem owocu na arenie dominował w walce przeciwko takim postaciom jak Diamante czy Gizes Burgess. W końcu w wieku 22 lat posiadać nagrodę powyżej 600 milionów berry, gdzie tak doświadczony pirat jak Perospero po 50 latach kariery na morzu posiada tylko 100 milionów więcej. I tutaj trzeba powiedzieć o jego walce z Fujitorą. Może panowie nie szli na całego i Sabo był już po zjedzeniu owocu, aczkolwiek jeden nie odstawał od drugiego. Czyli poziom Sabo należy nakreślić gdzieś między pierwszym oficerem Yonko a admirałem, ponieważ był w stanie z admirałem nawiązać walkę, ale jego szansa na wygraną była żadna lub marginalna. I skoro jesteśmy przy jego owocu, zjadł on Logię Ognia, którą posiadał niegdyś Ace. Brat wszedł w buty brata. Bardzo przyjemna symbolika. Na Dressrosie dopiero widzieliśmy, jak zjadł owy owoc, jednakże myślę, że wraz z tokiem fabuły zobaczymy, jak Sabo już w pełni wyeksploatował Logię Ognia. Przechodząc do używanych przez niego broni, to dzierży on przeważnie metalową rurę. Jest to symboliczne nawiązanie do dzieciństwa. Generalnie Sabo nie zaprezentował w serii więcej niż umiejętności bojowe. Jednak skoro jest numerem 2 wśród rewolucjonistów, to umiejętności szpiegowskie, dowódcze oraz organizacyjne musi mieć na najwyższym poziomie. Dowodem na to jest udana akcja odbicia Kumy z rąk rządu. Na koniec aktu pierwszego trochę o jego potencjale. Chłop ma 22 lata, jest oficjalnym numerem 2 u rewolucjonistów. Posiada mocarne haki oraz silny owoc, który niedawno zjadł. Na tę chwilę jego potencjał prezentuje się na nieprawdopodobnie wielki. Przypomnijmy także, że on i inni oficerowie z Rewo walczyli z dwójką admirałów i przeżyli, w tym ich operacja dotycząca Kumy odniosła sukces. Także w końcówce serii młody chłopak może się jeszcze niesamowicie rozwinąć. Kto wie, czy z końcem serii nie będzie silniejszy od Luffy'ego. Z
zamiast pytania, dlaczego Sabo dołączył do rewolucjonistów, powinniśmy zadać pytanie, dlaczego pozostał w ich strukturach, pomimo odzyskania pamięci oraz skąd u niego tak silne poczucie wolności. Żeby owe rzeczy zrozumieć, musimy się cofnąć do jego wczesnego dzieciństwa. Urodził się on w arystokratycznej rodzinie w Królestwie Goa. Jego rodzice, cóż, nie byli najlepsi w wychowaniu. Przymuszali Sabo do wielu rzeczy, których on nie chciał robić. Chcieli też go wydać za lokalną księżniczkę wbrew jego woli. I generalnie karali chłopca przy każdym przewinieniu, niezależnie czy coś było jego winą, czy nie. Był niczym przysłowiowy ptaszek w klatce. Sabo zatem uznał, że jego rodzice traktują go podmiotowo i postanowił uciec, gdzie z czasem spotkał Ace'a, z którym się zaprzyjaźnił. Warto tutaj podkreślić, że w świecie One Piece'a dorosłość szlachcice osiągali w wieku 17 lat i w tym samym wieku Luffy, Ace oraz Sabo chcieli wypłynąć w morze. Taka mała symbolika oraz kolejne nakreślenie rosnącego poczucia wolności oraz swobody w młodym szlachcicu, ponieważ chciał wypłynąć w morze koniecznie przed 17 urodzinami. No i generalnie z Ace'em, a potem jeszcze z Luffy'em przeżywają przygody i cieszą się dzieciństwem. Razem też chcą wypłynąć w morze jako piraci i stać się wolnymi ludźmi. Z czasem jednak rodzice go odnajdują, a potem łapią. Sabo postawiony pod ścianą decyduje się wypłynąć w morze wcześniej od swoich braci, lecz podczas ucieczki zostaje zastrzelony przez niebieskiego smoka. Chłopca ratuje Dragon, doznaje on amnezji i będąc bez wyjścia zostaje u rewolucjonistów. Tak oto prezentuje się historia Sabo, małego chłopca, który zduszany przez lata buntował się wewnętrznie coraz bardziej. Żyjąc pod kloszem, miał swoich rodziców dość. Dlatego urosło w nim ogromne poczucie wolności, a może i nawet sprawiedliwości. A jak mówi stara zasada, im bardziej kogoś do czegoś zmuszamy, tym bardziej się on buntuje. Więc chłopiec po prostu poczuł, że ucieczka to jedyna droga do wolności. A dlaczego później został w rewo? Odpowiedź jest banalna. Siła przyzwyczajenia. Wychował się tam w zasadzie. Spędził większość aktualnego życia. Poznał wielu nowych ludzi, z którymi się zaprzyjaźnił. Dragon został jego mentorem, z Koalą może nawet go łączyć romantyczne uczucie, a po odzyskaniu pamięci może stracił Ace'a oraz nadal kochał Luffy'ego, to jednak z Revo wiele go łączy. I poza posiadanymi tam relacjami ma też dużo obowiązków, które musi wykonywać jako szef sztabu. Podsumowując, Sabo to nie jest jakaś rozbudowana postać. Konkretny, zdecydowany, rosły mężczyzna z bardzo silnym poczuciem wolności oraz sprawiedliwości, które wykształcił w dzieciństwie. Niemniej posiada bardzo barwne backstory i trzeba docenić fakt, że odzyskując po latach pamięć, nie pobiegł od razu do Luffy'ego z chęcią powrotu do wcześniejszego życia. Zachował się dorośle oraz odpowiedzialnie, pozostając na swoim stanowisku. Niedawno w mandze Sabo został ogłoszony imperatorem ognia, czy tam cesarzem. Co to dla nas oznacza? Otóż teoretycznie wiele. Wątpię, by Sabo zginął podczas zniszczenia wyspy Lulusia. To zbyt ważna postać, posiadająca jeszcze wiele do zrobienia w serii. Nie czuję, żeby to był czas, w którym Sabo mógłby umrzeć. Numer 2 rewolucjonistów definitywnie od lat jest budowany jako ktoś, kto odegra w końcowej fazie mangi wielką rolę. Może to jest zemsta na Akainu za Ace'a, może pomoże Luffy'emu wywrócić świat do góry nogami, co by to nie było, otrzymany przez niego tytuł oraz to, że stał się twarzą coraz większego buntu wśród wielu krajów przeciwko światowemu rządowi, daje jasno nam do zrozumienia o znaczeniu jego postaci w całej fabule. Imperator Ognia Sabo o gigantycznej sile ofensywnej i byciu ikoną rewolucji powoduje, że czego by
Oda dla niego nie miał, daje to nam gigantyczny potencjał na jeden z najlepszych wątków w serii. Nadchodząca nowa era w uniwersum One Piece'a, gorąco promowana przez Odę od dobrych kilku lat w mandze, może być wielką wojną zapowiadaną od początków serii, a na jej czele Luffy ze swoim bratem, jako dwie główne twarze całych wydarzeń. Ja byłem Kapelusznik, a oto był film o Sabo, o postaci lubianej przez fandom, dosyć prostej, a zarazem posiadającą swoją własną głębię. Jego przeznaczenie w serii jest ogromne, a nam pozostaje śledzić jego drogę do końca. Ile jeszcze z Luffym przeżyją przygód? Kto wie. Jednakowoż jedno jest pewne. Prawdziwe petardy ze strony Ody dopiero przed nami. Zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz o treści rewolucjonista, jeśli dotarłeś do końca filmu, i do zobaczenia w następnych materiałach.